Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I dzisiaj chciałbym wam pokazać moje ulubione samochody w klasie C. Który z tych samochodów jest moim zdaniem najlepszy i którym najbardziej lubię jeździć właściwie? I może zacznę od bardzo rzadkiego Lotusa Exige'a, który naprawdę w klasie C spisuje się świetnie. Szczególnie na trasach krętych, co właściwie nie jest niczym dziwnym. Natomiast mało osób używa go w klasie C, a powiem wam, że Lotus Exige naprawdę ma niezłe przyspieszenie w klasie C i w sumie nie trzeba dużo aż tak wkładać w jego tuning, no bo zobaczcie, mam tutaj włożony tylko silnik uliczny 3.1, także jest to naprawdę słaby silnik, jakieś tam skille na wzmocnienie jakby siły molocha i siły kolizji. Właściwie bardziej zależało mi na tej kolizji, bo gdy zderzam się z jakimś tam parkometrem albo hydrantem, no to sporo prędkości w Lotusie tracimy, bo jednak jest to bardzo lekki samochód. No i zaczynajmy dzisiejszą klasówkę w klasie C. Moim przeciwnikiem jest chociażby taka Toyota MR2, widzę, że tu jest S5 albo RS4, i coś tam jeszcze hardkorowego z tyłu chyba jedzie, nie wiem. Natomiast spróbuję tutaj dogonić Toyota MR2, co może na początku nie będzie łatwym zadaniem, no bo jednak Toyota ma bardzo dobre przyspieszenie, no i oczywiście wystartowała z Super Nitrem. Zobaczcie, ktoś tu próbuje mnie zramować, ale ja się nie dam. I tak, o ile tutaj na początku jest trochę lipa, to myślę, że na tych zakrętach później pójdzie mi o wiele lepiej i uda mi się podgonić Toyotę. Oczywiście Audi RS4 myślę, że tutaj szans wielkich nie będzie miało, tym bardziej, że facet no jedzie kiepsko. I tutaj zaraz będzie ostry zakręt, po którym użyję katapulty i spróbuję podgonić Toyotę MR2. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. O, uwaga. Wyszło kiepsko. Toyota chyba użyła nitra, z tego co tam widziałem. Albo źle zobaczyłem, ale zaraz zobaczymy. Może uda się podgonić. Przez bardzo długi czas był to zbugowany wyścig, przez co może się zdarzyć, że nawet Toyota jadąc jako pierwsza może nie zaliczyć jednego punktu. I przez to ja będę na przykład na pozycji pierwszej. Bo tutaj są takie checkpointy i one na tej trasie po prostu jakoś zostały źle nałożone, no i po prostu czasami zdarzają się takie dziwne rzeczy, ale to się zdarza rzadko i mam nadzieję, że tym razem będzie wszystko w porządku. I zobaczcie, zbliżyłem się troszeczkę do Toyoty MR2. Toyota i tak ma bardzo dobre prowadzenie, więc jest to bardzo dobry przeciwnik teraz. Lotus Exige jest świetny na trasę College Asylum albo tą w drugą stronę, co się jedzie. College Asylum jest chyba do klasy S, a Rosewood College? Nie, jakoś tam inaczej nazywa się ta trasa. W każdym razie ona jest dobra dla tego samochodu, przynajmniej dla mnie. Ja nim lubię jeździć, bo można się wykazać umiejętnościami znajomości trasy i tak dalej i pokonywać zakręty dużo szybciej niż nasi przeciwnicy, tak? Bo Lotus po prostu te wszystkie zakręty zjada. To jest zdecydowany plus. No dobra, ale zobaczmy, jaką będę miał prędkość maksymalną w Lotusie bez używania żadnych power-upów. Toyota mnie tutaj troszeczkę odstawiła, ale jeszcze będzie kilka momentów, gdzie mógłbym ją podgonić. Okej. Nawet nie spojrzałem na prędkość maksymalną, bo skupiłem się na tym zakręcie tutaj. I zobaczcie, trzymam się jakoś tej Toyoty, chociaż widzicie, że ona nie używa power-upów, ale jest to jeden z lepszych samochodów w grze, więc i tak pojedynek jest jak najbardziej ciekawy. Zobaczcie, jak Lotus pięknie pokonuje te zakręty. No i dobra, i teraz chwila prawdy, bo na tak naprawdę tutaj się rozstrzygnie mój los. Wow. Zarzuciło mi odrobinę, trochę za duża prędkość. No i tu już może być kiepsko dogonić, ale Toyota też się trochę rozbiła. Ach, skopałem trochę.
No i dobra, w sumie jestem zadowolony nawet z tego przejazdu, bo jak na mojego Lotusa uważam, że poszło mi całkiem dobrze. Toyota chyba nie używała żadnych power-upów poza perfect startem. Ja jechałem maksymalnie 262 km na godzinę, także widzicie, że w klasie C wcale nie jest to... wow! Fajne, fajnego power-upa wygrałem, działanie dyskonałego startu. Jak widzicie, wcale nie jest to niska prędkość maksymalna jak dla Lotusa w klasie C, za co mu wielkie brawa. Kolejnym moim dobrym samochodem w klasie C, którym lubię jeździć, jest oczywiście Eclipse, ale też IS300 ze względu na swoją prędkość maksymalną, ale także Corolla, którą chciałbym Wam zaprezentować. Jest to samochód z bardzo fajnym prowadzeniem, bardzo fajnym przyspieszeniem. I chodźmy na Camden Road 55. No i startujemy. Zobaczymy, jak pójdzie w Toyocie Corolli. Dobra, jak widzicie, tutaj przyspieszenie jest już znacząco lepsze od Lotusa Exige'a. Chociaż Lotus Exige ma swoje zalety oczywiście na trasach, gdzie mamy więcej zakrętów niż tutaj. Tutaj jest przeważająca ilość prostych mimo wszystko. I Toyotą bardzo fajnie się jeździ. Naprawdę tym samochodem można wygrywać w klasie C, chociaż jak zwykle z Toyotą MR2 jest ciężko. Na Toyota MR2 nie ma lepszego wojownika niż wow, Lexus IS300 czy Mitsubishi Eclipse. Chociaż no w sumie Eclipse nie jest taki zły, ale powiem Wam, że gdy podniosłem sobie kiedyś Eclipse'a, oczywiście mówię o tym standardowym, do klasy B, no to były poważne problemy z prowadzeniem i no niestety musiałem go zdegradować z powrotem do klasy C, bo w B sobie w ogóle nie radził. I zobaczymy, jak mi pójdzie teraz Corollą. Tym samochodem też się fajnie skręca, oczywiście nie pożera tych zakrętów dosłownie jak Lotus Exige, ale równie dobrze można tutaj sobie te zakręty pokonywać, a przynajmniej bardzo podobnie, bo nie są one w większości aż tak ostre, czy nie wymagają aż tak dobrego skrętu jak ma właśnie Lotus Exige. Dobra, i zobaczymy. Tutaj warto używać tylko katapulty, bo nitro i tak nie działa praktycznie w tym samochodzie. Z przodu trzyma się czołówka. Zdaje się, że jadę także z inną Toyotą Corollą. Nie wiem, czy to jest ta z przodu, czy raczej jest to jeden z samochodów z tyłu, a właściwie pozostały jedyny, bo ostatni gracz wyszedł z wyścigu. No jest ciężko dogonić tą czołówkę Toyotą Corollą, a zobaczymy za chwilę, jak mi pójdzie w Lexusie IS300, który ostatnio został wycofany jako samochód za IGC, nad czym mogą ubolewać wszyscy fani marki, albo po prostu osoby, które chciały nabyć sobie jakiś naprawdę konkretny samochód z konkretnymi osiągami. Tutaj osiągam 267 km na godzinę. Z katapultą ten samochód ogólnie też rozpędza się dużo lepiej niż Lotus Exige. I co ciekawe, też lepiej mi się nim hamuje. Strasznie lamy dzisiaj ogólnie na wyścigach, z tego co widzę. No ale to dlatego, że miałem sporą przerwę od Worda i nie spędzam w tej grze tak dużo czasu jak kiedyś. Sami wiecie dlaczego. No ale dobra, wracając do wyścigu. Jest kiepsko. Jakoś mi nie poszło. W ogóle jest to taka dosyć unikalna wersja Toyoty Corolli. Jest to wersja Speed Hunters, która posiada taki bardzo fajny bodykit, a w zasadzie poszerzone nadkola czy błotniki, które moim zdaniem pasują do samochodów raczej w takim starszym stylu, jak na przykład Volkswagen Golf GTI MK1. No i dobra, dojechaliśmy sobie. Okazuje się, że ten wyścig został tutaj naprawiony. Przede mną był Eclipse i właśnie Toyota MR2. Wow, powiem Wam, że mimo że używali dość sporo power-upów,
to zdołałem się dosyć blisko utrzymać moją Corollą. Za mną jechało Camaro, Chevrolet Camaro, który również jest bardzo dobry i też bardzo go lubię ze względu na przyspieszenie, które jednak jest troszeczkę gorsze niż w Toyocie Corolli, którą widzicie teraz. Zmieńmy samochód, weźmy sobie wspomnianego Lexusa IS300, który również jest takim moim, znaczy również, po prostu jest koksem. Te pozostałe samochody nie były takimi koksami jak właśnie Lexus IS300 w klasie C. W ogóle ostatnio fajnie, że pojawiło się do Worda, znaczy weszły do Worda jakieś tam ukryte bodykity, których wcześniej nie było, znaczy były kiedyś bardzo dawno temu, ale jestem ciekawy, czy powrócił bodykit właśnie do Eclipse'a, Mitsubishi Eclipse'a GST. Za chwilę sobie to sprawdzimy. Moimi przeciwnikami teraz będą chyba dwie Toyoty. Zaraz zobaczymy, jak mi pójdzie. Toyota MR2 i Eclipse. Właściwie chyba dwie Toyoty nawet i Eclipse. No dobra, i zobaczmy. Tak, tutaj jest zdecydowanie lepiej, chociażby ten start, zobaczcie. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Widzę, że tu moloch, katapulta, wszystko naraz. A Toyota praktycznie nic nie musi używać, bo to jest samochód po prostu uniwersalny, niestety. Ubolewam nad tym. O! Nie chciałem go przyblokować, niech już sobie jedzie. Zaraz będzie ostry zakręt i tam się przekonamy, kto jest dobrym kierowcą. Oczywiście nie muszę być to ja. Może być to któryś z tych moich przeciwników teraz. A ja sobie pojadę tutaj. Hop. Dobra, i tu użyjemy katapulty. Uważam, że to mi się tu bardziej przyda niż nitro, bo było tu sporo tych wszystkich przeszkód na drodze, między innymi ten gigantyczny kosz. A nitra użyjemy sobie zaraz tutaj na tych wertepach, bo tu się sporo prędkości też traci. I później jeszcze przy wyjściu, jak będziemy jechać pod górkę. Dobra. What the fuck, co tu się stało? Tamta R2 została z tyłu, wywaliło ją, szkoda. No dobra, i tu jeszcze użyję nitra, żeby przypieczętować swoją przewagę. Dobra, oni też używają tu nitra, więc wow, nie będzie tak łatwo, jak mi się wydawało. Okej. No i widzicie, że Lexusem oczywiście szanse są większe. Nie pomylcie czasami Lexusa IS300 z Lexusem IS350, bo IS350 jest samochodem dużo gorszym niż ten, którego ja posiadam tutaj. Ja troszeczkę impulsywnie użyłem teraz nitra, ponieważ bardziej by mi się przydało przy wyjściu z zaraz ostrego zakrętu, który będziemy pokonywać. Szkoda, że zlamiłem teraz z tą ścianą, bo mógłbym dogonić Toyotę właśnie moją większą prędkością maksymalną, sporo większą. I teraz będziemy czekać, aż się nitro naładuje, a tak to już bym go przegonił, gdybym impulsywnie nie użył wcześniej. Dobra, zostawiamy nitro na później, co? Tutaj i tak zaraz będzie zakręt, więc nie ma co się bić. Okej, zobaczmy. No, na razie się Toyota oddala. Niestety ma lepsze prowadzenie niż mój Lexus, ale mogę to podgonić. Bye bye. Nitra użył tutaj koleś. Znowu tu zlamiłem. Dobra, zobaczmy. Tutaj. Au! Nie no, jaki koleś. Ależ mnie perfidnie zramował. No to już dupa. Już dupa będzie, niestety. Zobaczcie, Eclipse jechał praktycznie przez cały wyścig na ostatniej pozycji, a pod koniec udało mu się fartem właściwie wygrać. No ale
Nieważne czy fartem, czy nie fartem, po prostu wygrał. Uważam, że Lexus IS300 jest naprawdę dobrym samochodem i gdybym naprawdę na tamtej prostej nie zlamił, mam sporo większą prędkość maksymalną niż MR2 i spokojnie mógłbym ją na tej prostej przegonić, a nitro użyć przy wyjściu tam koło Karlsze, czy Diabelskiego Młynu właściwie. Mógłbym użyć i naprawdę myślę, że bym mógł wtedy wygrać. No dobra, i ostatnim samochodem, jaki wam dzisiaj pokażę, jest oczywiście Eclipse, którego mam w klasie C. Zobaczmy sobie ten tuning wizualny. Sporo bodykitów powróciło do Worda i też zostało poprzecenianych. Teraz one chyba na stałe będą kosztować po prostu mniej tych boostów, nad czym nie ubolewam, ale cieszę się po prostu z tego powodu, bo no do niektórych samochodów mi bodykitów brakowało, a no niestety ceny były raczej odstraszające, jak na przykład do Lamborghini Estoque kosztował bodykit tyle co dobry samochód, chyba tam z 5000 boostów, ale to był jakiś bug kiedyś, teraz to nie wiem nawet ile kosztuje. Mniejsza z tym, zaraz sprawdzimy, czy jest ten bodykit, który teraz posiadam do Eclipse'a GST. Zobaczcie, coś się pojawiło. Wow, powrócił ten bodykit, to jest bardzo ciekawe. Możecie go już kupić, jeszcze żeby to potwierdzić, wezmę sobie mojego drugiego Eclipse'a GST, bo zdaje się, że takiego mam, albo i nie, zaraz sprawdzimy. Mitsubishi. A, nie mam niestety. Mam tylko jednego tego Eclipse'a, ale wygląda na to, że właśnie ten bodykit powrócił i mój body, który teraz posiadam, przestał być taki unikalny, nad czym może troszeczkę ubolewam, ale też wielu z was się pytało, skąd ja taki bodykit mam. No a teraz po prostu wiecie, jest on dostępny u dealera samochodowego, czy nie samochodowego, tylko w salonie tuningowym. Możecie go sobie nabyć za ileś tam boostów. No i tak jak mówiłem, zobaczcie, mój bodykit przestał być unikalny. Koleś po mojej prawej, również ma tego bodykita. No trudno. Zagadałem się, nie wystartowałem z perfektem. Totalna lamerka dzisiaj, jeżdżę niedokładnie. No ale i tak wam chcę pokazać te moje takie samochody, które najbardziej lubię w klasie C. Bo tak sobie pomyślałem o tym Lotusie Exige'u, który naprawdę nieźle się spisuje, ja go lubię, tylko może to nie jest trasa dla niego. Tutaj jednak jest potrzebny samochód z lepszym przyspieszeniem albo z lepszym nitrem. Toyota MR2 ma niestety obie te opcje, ma i mocne nitro i dobre przyspieszenie, więc no niestety jest to samochód uniwersalny. Ale są trasy, gdzie naprawdę Exige spisuje się świetnie. Nie wiem, jakie staty ma ten Eclipse przede mną, ale zdaje się, że bez problemu mogę go dogonić, więc chyba po prostu ma gorsze przyspieszenie. What the fuck, co on zrobił? Wallrida tutaj? Strasznie lubię ten bodykit w Eclipse, wiecie? Tylko jedyna opcja, jaka mi przeszkadza, to ten taki jakiś wielki pług zainstalowany z tyłu. Nie podoba mi się to. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi o po prostu o tą dokładkę na samym dole. To mi się nie podoba w tym bodykicie. Mogło być to jakoś inaczej zrobione. Natomiast podoba mi się wielka rura wydechowa i cały przód. To jest absolutny majstersztyk, jeśli chodzi o ten bodykit. I zdaje się, że on już jest w świecie NFS-ów od Need for Speed'a Undergrounda jedynki. Serię z tej gry oczywiście prowadzę u siebie na kanale teraz i możecie także zobaczyć w Need for Speed'ie Undergroundzie 2 u mnie na kanale, jak wyglądał ten bodykit do Mitsubishi Eclipse'a. Jest tam taki odcinek z tej gry, który się nazywał chyba moment, na który czekałem przez całą grę, czy coś w tym rodzaju, i tam właśnie pokazuję, jak instaluję bodykit do Mitsubishi Eclipse'a GST, czy tam GSX był? Chyba GST też. I to był taki fajny moment, bo w Undergroundzie 2 możemy mieć tylko jeden bodykit do jednego samochodu. Jest to taka unikalna część i no taki moim jedynym samochodem właśnie był Mitsubishi Eclipse. Ale nie był to samochód, którym przeszedłem całego Undergrounda 2, w sensie, którym dokończyłem, bo właściwie zmieniałem tam samochody.
No, co jakiś czas. W każdym razie, jak widzicie, teraz Eclipse'em udaje mi się utrzymać pierwszą pozycję, chociaż przeciwnik, z którym jadę, raczej nie jest górnych lotów i wolałbym jechać z przeciwnikami, których miałem przed chwilą. Jeździli oczywiście dużo lepiej niż ten tutaj. No i mógłbym tak mniej więcej wam też przybliżyć może, jak spisuje się ten Eclipse naprzeciwko Toyoty MR2, bo jest to chyba najlepszy sposób, aby zobrazować osiągi danego tam samochodu, bo też ścigacie się na co dzień z Toyotą MR2 i wiecie, co ten samochód potrafi. A tak jak zobaczycie jakiś inny wóz w akcji w moim wykonaniu, to zobaczycie, że o, jednak ten samochód radzi sobie tak, a nie inaczej. I to jest, myślę, dobra sprawa. Tutaj mnie ten koleś właśnie wtedy zramował, HAM1. Też by mi poszło dobrze w IS-300, tylko no tak jakoś nie wyszło. Powiem wam, że naprawdę dobrze mi się jedzie w Eclipse. W IS-300 był troszeczkę taki bardziej ociężały skręt moim zdaniem. Także fajna opcja dla was, że powrócił body kit do Mitsubishi Eclipse'a GST, który wygląda po prostu sobie tak. Po prostu sobie tak wygląda. O, fuck, nie tak. O, tak sobie wygląda. No, a chodziło mi o tą dokładkę tutaj. Ona mi się nie podoba, tylko wolałbym, żeby to było jakoś inaczej tu rozwiązane. What the fuck, no wszyscy naraz. Także dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną na mojej takiej prezentacji samochodów z klasy C, które najbardziej lubię do wyścigów. Ura. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!